Jesteście najwspanialszym, jaki można sobie wymarzyć w ogóle właśnie zgromadzeniem słuchających moich prezentacji. Jesteście najwspanialszymi słuchaczami. Gdybyście jeszcze się nie spóźniali, to już byłoby w ogóle, ale to wtedy już by w ogóle nie trzeba było mówić wykładów, tak, bo ideał byłby już osiągnięty. Także jeszcze strumień pragnących posłuchać tego, co mam do powiedzenia, jeszcze tutaj zmierza. Niektórzy się trochę wahają. Także dajmy im jeszcze chwilę. Ja też was witam na naszym spotkaniu Wspólnoty na Wyżynach. Witam was w pierwszych dniach szkoły. Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, do podstawowej czy średniej i nie macie właśnie za sobą pierwszego tygodnia szkoły, to kiedyś przecież wszyscy do szkoły chodziliśmy, więc odwołam się do naszego doświadczenia związanego z pierwszymi dniami szkoły. Czym się charakteryzują pierwsze dni szkoły? Czego bywają pełne pierwsze dni szkoły? Dobrych postanowień, obietnic, tak? Że już w tym roku będziemy się dobrze uczyć. Syndrom nowego zeszytu, że w tym nowym zeszycie to już będę ładnie pisał, ładnie go prowadził. Dzisiaj więc o popularnym zjawisku w naszym życiu, jakim jest przyrzekanie, składanie obietnic. Jakie więc obietnice ostatnio składaliśmy? Każdy z nas może sobie teraz o tym pomyśleć, sobie przypomnieć, że czegoś nie będziemy robili, od czegoś się powstrzymamy, albo że właśnie będziemy robili, że czegoś dopilnujemy, na przykład że będę bardziej poznawał Biblię, Boże Słowo, no bo jest wspaniałą Bożą mądrością dla mojego życia, więc postanawiam, że będę więcej rozmyślał nad Bożym Słowem. Osobiście sobie coś obiecujemy. Czy każdy już znalazł swój odpowiednik nowego zeszytu w szkole? A drugim naszym doświadczeniem jest to, na ile udaje nam się tych obietnic dopełnić. To znaczy, jak ten nowy zeszyt wygląda po paru miesiącach. Na początku wszystko pięknie kaligrafowane, ale z upływem czasu literki stają się coraz bardziej koślawe, aż w końcu sami już nie możemy ich odczytać. Więc dzisiaj o tym, jak to jest z tym składaniem obietnic, przyrzeczeń, czy warto je składać, czy nie. Może jakie warto składać, a jakie nie. Szukamy odpowiedzi w Bożym Słowie. Ewangelia Mateusza 5, słowa Jezusa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Jak to jest z tym składaniem obietnic? Jezus odwołuje się tutaj do doświadczenia ludzi, którzy go słuchali. Jeszcze raz wers 33 sobie przeczytajmy. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Izraelici otrzymali od Boga przykazanie, dotrzymasz Bogu swojej przysięgi. Można zapytać, jakie to przysięgi składali Bogu Żydzi, jak to jest opisane w Biblii. Przede wszystkim przysięgali, że będą wierni
Każde pokolenie przyrzekało Bogu wierność, a jak im przychodziło, to spełnianie przysiąg, no ciągle łamali przysięgi. Cała historia Izraela to pasmo niewierności, ciągła huśtawka, tak na przemian, ciągłe obietnice poprawy i ciągłe ich niedotrzymywanie. Skoro tak, to powstaje pytanie, po co w ogóle przysięgali coś Bogu, skoro nie potrafili spełnić przyrzeczeń, skoro ciągle na nowo zawodzili, po co w ogóle je składali? Czynili tak, bo taki mieli sposób myślenia. Tak wyobrażali sobie relacje człowieka z Bogiem. Nie znali innego podejścia. Myśleli, że łączy ich z Bogiem pewien kontrakt. Jeżeli wypełnią śluby, Bóg da im pomyślność. Ludzie, którzy tamtego dnia słuchali Jezusa, też tak myśleli. Myśleli, że łączy ich z Bogiem kontrakt. Jeżeli wypełnią śluby, otrzymają coś. Oni muszą dopełnić swojej przysięgi, a Bóg dopełni swojej. I nie wyobrażali sobie, aby był jakiś inny sposób otrzymywania czegoś od Boga. Dlatego ciągle przyrzekali Bogu wierność, chociaż ciągle ujawniało się, że nie są w stanie jej dotrzymać. Ten sposób myślenia jest popularny i dzisiaj, chcąc coś otrzymać od Boga, trzeba się do czegoś zobowiązać, a potem tego dotrzymać. Trzeba zobowiązać się do poprawy, silne przyrzeczenie poprawy. Dlatego życie przeciętnego człowieka jest pełne przyrzeczeń co do wypełniania Bożych przykazań, przełożonych oczywiście na dzisiejszą rzeczywistość, tak jak Tomek tutaj powiedział, już nigdy się nie zdenerwuję za kierownicą, już nigdy nie wybuchnę na moich najbliższych. No tak, mam problem, wybucham na najbliższych, ale on już jest rozwiązany, bo ja już dzisiaj postanowiłem, że już nigdy nie wybuchnę, już nigdy nie sięgnę po właśnie alkohol czy tam papierosy, w zależności od tego, co właśnie jest tym przedmiotem obietnic, nie postąpię niemoralnie. Oczywiście wszystko, żeby spodobać się Bogu. Jaki jest los tych przyrzeczeń? Co tu dużo mówić? Przeważnie człowiek nie chciałby być znany od tej strony przez innych, jak udaje mu się dochować różnych przyrzeczeń, jak mu się udaje nie wybuchnąć, nie sięgnąć po coś, nie postąpić niemoralnie, ale dalej próbuje, bo nie zna innej drogi. Ludzie mają nadzieję, że jeżeli w końcu dotrzymają przyrzeczeń, otrzymają od Boga coś w zamian. Takie jest też myślenie na temat drogi zbawienia, wieczności, do której człowiek zmierza. Trzeba zobowiązać się, że będę dobry i potem udowodnić, że taki jestem, dotrzymać przyrzeczenia, a Bóg da mi zbawienie, taki kontrakt, coś za coś. Ale nagle Jezus mówi coś dziwnego, co zupełnie zaskakuje. Przeczytajmy jeszcze raz, 34a. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Jest możliwa jakaś inna, tajemnicza droga bez przyrzekania, bez przysięgania. To oczywiście musiało wzbudzać niepokój, bo w takim razie, no jak w ogóle coś otrzymam od Boga, jeżeli nie postanowieniem, że będę lepszy. Powiedzieć ludziom, żeby w ogóle nie przysięgali, to jakby zabrać im możliwość otrzymania czegokolwiek od Boga. A jednak taką drogę wskazuje Jezus. W takim razie jak można coś od Boga uzyskać? W zrozumieniu tego pomoże nam pewna historia,
Pewien człowiek, powiedzmy, że miał na imię Adam, był przedsiębiorcą, zjadł zęby, jak to się mówi, na rozmaitych przedsięwzięciach, kontraktach. Całe jego życie to było zdobywanie kontraktów i realizowanie ich. Ale co tu dużo mówić, to jego bycie przedsiębiorcą było pasmem ciągłych wzlotów i upadków, niedopełniania umów, kar umownych, sądowych procesów. Raz trafił nawet na takich kontrahentów, którzy powiedzieli mu, że ma wybrać sobie dwa palce, które straci, jeżeli nie wywiąże się z umowy. Rozumiecie? Taka groźba, tak? Jak się nie wywiąże, straci dwa palce. No. Nie był zadowolony ze swojego życia i jednocześnie myślał, że nie ma innego wyjścia. Że widocznie tak musi być, że to jest jedyna droga. Ale pewnego dnia spotkało go coś, co było dla niego zupełnym zaskoczeniem. Coś, co zupełnie nie pasowało do jego obrazu świata. Gdy przybył na podpisanie kolejnego kontraktu, prezes firmy, z którą podejmował współpracę, wręczył mu podpisaną przez siebie umowę, uścisnął dłoń i powiedział, że cieszy się z czekającej ich współpracy. A gdy nasz bohater zapytał, gdzie ma podpisać umowę, prezes powiedział z uśmiechem, że nie ma takiej potrzeby, że on tego nie oczekuje. Widząc niepokój na twarzy przedsiębiorcy, w co go tu znowu ktoś chce wrobić, powiedział, pewnie chce pan zapytać, co będzie, gdy panu się nie uda i nie spełni pan oczekiwań. Proszę się tym nie martwić, wtedy pomożemy panu. Proszę to złożyć na nas. I wyjaśnił, dlaczego nie oczekuje podpisu od drugiej strony. Zupełnie jak Jezus w tym naszym fragmencie Ewangelii Mateusza powiedział, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ale dlaczego Jezus tak powiedział? Dlaczego powiedział, wcale nie przysięgajcie? Wyjaśnia to dalej, jeszcze raz, te wersy 34 do 36. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Co się kryje za tymi słowami? Jezus przez te słowa pokazuje, kto ma władzę nad czym. Bóg ma władzę nad czym? Nad całym niebem, nad całą ziemią, a nad Jerozolimą kto ma władzę? Izraelici czy Hamas? Jezus nazywa ją miastem wielkiego króla, ale tysiąclatka, tłumaczenie Biblii, także Biblia Przymierza i wielkie angielskojęzyczne tłumaczenia, które sprawdzałem, wszystkie piszą króla z dużej litery, podkreślając przez to, że to Bóg jest królem. Jezus, Syn Boży, mówi tutaj o sobie samym. On jest tym królem. Kto ma władzę nad czym? A my? Nad czym my mamy władzę? Jezus mówi, nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym, co w przełożeniu na nasze oznacza, że Bóg ma władzę nad głową człowieka, to znaczy nad całym człowiekiem. Kto ma władzę nad czym? To Bóg jest Panem. Bóg jest jedynym, który ma władzę nad wszystkim, a człowiek nie ma władzy nad tymi rzeczami, nie tylko nad niebem, ziemią czy swoim miastem. Nie ma władzy nawet nad samym sobą. Nie potrafi dopełnić przysiąg. Ludzie przysięgają, przyrzekają to lub owo odnośnie spraw związanych ze swoją naturą i potrzebują dowiedzieć się, że nie mają władzy nad swoją naturą, nad swoją skłonnością do grzechu.
Takie myślenie, że człowiek dotrzyma przysięgi i coś za to otrzyma od Boga, po prostu nie przystaje do rzeczywistości. Jest wręcz śmieszne, jak się przyjrzeć. Ten kontrakt z Bogiem, w cudzysłowie, jest nie do spełnienia. Potrzebny jest nowy kontrakt, który odpowiada temu, że Bóg jako jedyny posiada władzę. Dlaczego więc Jezus mówi, by nie przysięgać? Bo jest to całkowicie nieskuteczne, nieoparte na realiach. I On ma w to miejsce coś lepszego do zaoferowania. Nowe podejście, nowy kontrakt. Ten stary sposób myślenia, że można uzyskać coś od Boga w zamian za wypełnianie przyrzeczeń, jest nazywany w Bożym Słowie Starym Przymierzem. Właśnie to Stare Przymierze, które łączyło Izraelitów z Bogiem, tym się charakteryzowało. Jeżeli spełnimy przyrzeczenia, Bóg spełni swoje. Jednak człowiek nie jest w stanie wypełnić warunków. I to Stare Przymierze było de facto przekleństwem. Jezus ma coś lepszego do zaoferowania, nowe przymierze. Opiera się ono na prawdzie, że Bóg jest jedynym, który ma władzę, dlatego nowe przymierze jest oparte wyłącznie na Bogu. Jedynym gwarantem jest Bóg, tylko Bóg przysięga, człowiek już nie przysięga. Bóg wziął na siebie całą odpowiedzialność, by przymierze było dotrzymane. I dotrzymanie tego przymierza nie będzie już zależne od człowieka. Gdy ktoś wejdzie w to nowe przymierze, Bóg gwarantuje jego skuteczność. To była zupełnie nowa rzecz dla tamtych słuchaczy Jezusa. Jest też zupełnie nowa dla większości ludzi dzisiaj, przyzwyczajonych do myślenia, tego sposobu myślenia według Starego Przymierza. Jak Bóg pomaga nam zrozumieć to nowe przymierze? Jak pomaga w tym Jezus? Również przez ustanowienie komunii. Chleb i wino podczas ostatniej wieczerzy. Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Znak komunii w zamyśle Jezusa jest symbolem nowego przymierza. Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy z uczniami, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Komunia to znak nowego przymierza, to świętowanie nowego przymierza. A jest co świętować, bo przymierze to jest niesamowite, niesłychane. Bóg bierze na siebie cały koszt tego przymierza. Koszt w krwi Jezusa. On wykonał wszystko, zapłacił. Komunia to nasze wyrażenie wdzięczności Bogu za nowe przymierze. Eucharystia, to słowo oznacza wdzięczność. Eucharizo, dziękuję. Jest za co dziękować. Jeżeli człowiek w nie wejdzie, logiczne, nigdy już go nie straci, bo jedynym, który przysięga, jest Bóg. Jedynym gwarantem jest On sam. Boże, Eucharizo, dziękuję. I przez to nowe przymierze Bóg uwalnia nas od robienia postanowień, przyrzeczeń, których i tak nie bylibyśmy w stanie spełnić. Uwalnia nas od przekleństwa Starego Przymierza. I teraz otrzymujemy od Boga coś już nie w zamian za wypełnianie przyrzeczeń. Otrzymujemy z łaski, za darmo, przez wiarę, ufając, że Bóg spełni swoje obietnice. To wszystko jest dla nas dostępne przez wiarę. Trzeba zaufać, uwierzyć. Ale jak ktoś naprawdę uwierzy, to też odda Bogu swoje życie. Jezus oddał swoje życie.
ale my też je w końcu Jemu oddajemy, bo jak ktoś naprawdę zaufa, musi się to wyrazić w oddaniu. Powracając do naszej historii o przedsiębiorcy, gdy zapytał, gdzie ma podpisać, usłyszał, że nie ma takiej potrzeby, że nie jest to od niego oczekiwane i że gdy coś nie będzie się udawało, nie będzie w stanie spełnić oczekiwań, wtedy otrzyma pomoc i prezes wyjaśnił mu, dlaczego nie oczekuje podpisu od drugiej strony. Po prostu z góry zakłada, że kontrahenci i tak nie będą w stanie dotrzymać umowy. Więc jaki sens oczekiwać na przyrzeczenia i obietnice, skoro z góry wiadomo, że ich nie spełnią. Dlatego zaproponował inną umowę, jednostronną, której jedynym gwarantem jest on sam. Gdy będzie potrzebna pomoc, udzieli jej. I to przenosiło wzajemne relacje na zupełnie inny grunt. Na grunt zupełnie innych motywacji, takich jak wzajemna miłość, przyjaźń, wdzięczność, poświęcenie. No i efekt końcowy był nieporównywalny. Podobnie jak w tej przypowieści, w tym przykładzie, istnieją dwa przymierza, dwa rodzaje przymierza między człowiekiem a Bogiem. Pierwsze jest dwustronne, w którym ludzie zobowiązują się do wierności. Jednak Jezus wie, że skutkiem takiego przymierza jest pasmo wzlotów i upadków, opatrzone i tak finalnym niepowodzeniem, ponieważ człowiek sam z siebie nie posiada potrzebnej wierności. Dlatego Jezus proponuje zupełnie inny rodzaj przymierza, realistyczny, którego gwarantem jest On sam. Gdy człowiek w nie wejdzie, no właśnie, to jest niezwykłe. Czy może je stracić? Czy może zrobić coś, co w ogóle go z tego przymierza wykopie, wyrzuci, skoro jedynym gwarantem jest Bóg? Oto tajemnica nowego przymierza. W takim razie, czyż może być ważniejsze pytanie niż to, jak można wejść w to nowe przymierze z Bogiem? Odpowiedź jest bardzo konkretna. Przez zaproszenie Chrystusa do swojego życia. Pod tym obrazem kryje się, no właśnie, oddanie Mu siebie, poddanie swojej woli. Nie z przymusu, nie ze strachu, ale dlatego, że wierzę, ufam, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. Zaproszenie Go, a On dokona reszty. On rozwiąże mój problem niewierności. Niewierności wobec Boga. Zobaczmy, jak opisał to prorok Jeremiasz, księga Jeremiasza 32. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, aby się już nie odwracali ode mnie. Chrystus, gdy wchodzi do ducha człowieka, przemienia go, przemienia serce tak, że ono już nigdy się od niego nie odwróci. Uzdalnia do wierności. Nie chodzi tu o czyny, ale o coś znacznie głębszego. Na poziomie serca człowiek otrzymuje nowe pragnienie życia dla Boga. Ci, którzy zaprosili Chrystusa, otrzymali to nowe pragnienie życia dla Boga i nieraz upadną, jeśli chodzi o czyny, ale w głębi serca zawsze pozostanie pragnienie powrotu i Bóg ich podźwignie. Nowe przymierze, zupełnie nowy obraz więzi z Bogiem. Już nie przez przyrzekanie poprawy, lecz przez wiarę, że Bóg przemieni serce, że uczyni nas takimi, jakimi On pragnie, byśmy byli. Stąd dobra modlitwa, również w czterech prawach duchowego życia,
czyli w tej istocie Ewangelii. Boże, uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz mieć. Nowy kontrakt, nowe przymierze. Pozostaje pytanie, dlaczego Bóg w ogóle dał to stare przymierze, skoro wiedział, że jest zupełnie nieskuteczne. Biblia pokazuje nam, że Bóg był gotowy dać coś zupełnie innego. Był gotowy dać nowe przymierze już tym Izraelitom za czasów Mojżesza, ale ludzie generalnie nie chcieli. Byli zadufani w sobie, że oni przecież dotrzymają przymierza. I Bóg na ich życzenie skazał ich na bezsensowne próby dochowania wierności, by odkryli, że jednak nie dadzą rady i by w końcu szczerze zawołali o pomoc. Pozostaje nam ostatnia kwestia. W takim razie, czy w ogóle mamy nic nie postanawiać, skoro są z tym takie problemy? Pokazuje to ten ostatni wers, który pozostał nam do odkrycia. Jeszcze raz wers 37. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Co oznaczają te słowa? Wskazuje na to kontekst. Jest coś, o czym człowiek jednak potrzebuje decydować, by dzisiaj, teraz utrzymywać Chrystusa na pierwszym miejscu. Dzisiaj, teraz, jutro trzeba powierzyć Bogu. Zamiast przyrzekać, ja już nigdy to czy tamto, mów o obecnej chwili, tak, tak, nie, nie, że teraz jesteś oddany, oddana Bogu, a przyszłość powiesz Jemu. Naszą rolą nie jest składanie obietnic, że w przyszłości coś będziemy robili lub nie robili. Bóg pokazuje, że sferą naszych decyzji jest dzień dzisiejszy, teraz. Dzisiaj, teraz możesz utrzymywać Chrystusa na pierwszym miejscu swojego życia. Nie potrzebujesz Bogu nic obiecywać. Zamiast tego powierzasz swoją przyszłość Bogu. On trzyma ją w swoim ręku. I to wystarczy. W tej Bożej ekonomii to jest coś, co będzie wystarczało, jeżeli dzisiaj, teraz właśnie poddamy swoją wolę Chrystusowi z zaufania, że warto. I nawet jeżeli mówimy, że się do czegoś zobowiązujemy, to jako wyraz zaufania, że Bóg będzie nas zmieniał, czynił z nas ludzi według Jego pragnień, że będzie nas czynił dojrzałymi. Właśnie w Bogu widzimy tego gwaranta przyszłości. Znakiem takiego zaufania jest jeszcze jeden znak ustanowiony przez Chrystusa. W swoim ostatnim poleceniu do uczniów Chrystus powiedział też, Ewangelia Mateusza 28, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak chrztu w zamyśle Boga jest oczywiście całkowicie kompatybilny z nowym przymierzem, z tym nowym kontraktem Boga z człowiekiem. I chrzest, ten zamysł Chrystusa, posiada cel, który pasuje do nowego przymierza. I warto teraz o tym wspomnieć dla całości obrazu. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział. Pisze on, teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie,
Chrzest jest nazwany prośbą do Boga o dobre sumienie. Nie jest przyrzekaniem, że coś zrobimy. Jest prośbą do Boga o dobre sumienie, a więc aby w przyszłości codziennie pomagał nam utrzymywać Chrystusa na tym pierwszym miejscu w naszym życiu. Bóg jest jedynym, który może dotrzymać słowa. Tylko On nad wszystkim panuje. Ale my możemy powiedzieć o tym, co dzisiaj. Tak, tak, nie, nie. Więc oddajemy to nasze życie pod Jego panowanie. Nawet jeżeli się do czegoś zobowiązujemy, to tylko jako wyraz zaufania Jemu, stąd podczas różnych przyrzeczeń dodajemy z pomocą Boga. Na przykład podczas ślubu, który tutaj wczoraj miał miejsce, tu się wczoraj działo. Niektórzy powiedzieli, państwo młodzi, ślubuję z pomocą Bożą, albo tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny. Co więc przyrzekamy? Do nas należy dzisiaj. Naszą rolą jest utrzymywać Chrystusa na pierwszym miejscu. A jeżeli On nie jest dzisiaj na pierwszym miejscu i moje sumienie mi to dobrze naświetla, to trzeba Go tam umieścić. Ale ta przewrotność człowieka polega na tym, że mówi tak, ja w przyszłości to będę, oj, wszystko, ale teraz, no zobaczmy na pewne słowa w Biblii, które szczególnie to pokazują, list do Hebrajczyków 3. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Albo w tłumaczeniu Biblii Przymierza. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu. Niektórzy więc mówią w ten sposób, tak, wiem, wiem, mam postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Ale najpierw muszę dokończyć jeszcze parę spraw. Tam trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, a później oczywiście postawię Chrystusa na pierwszym miejscu. Nie. Jutro absolutnie nie należy do nas. Zamiast postanawiać, że coś zrobisz w przyszłości, dzisiaj umieść Chrystusa na pierwszym miejscu. To jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić i którą możesz zrobić. Resztę powiesz Bogu. Może jesteś osobą, która tak naprawdę nigdy nie zaprosiła Chrystusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Może były jakieś przymiarki, ale tak naprawdę czy chodziło tam właśnie o to poddanie siebie całkowicie Bogu przez zaufanie? Jeżeli tak jest, to dalej tkwisz w starym przymierzu, w starym kontrakcie, który jest z góry przegrany, nie do wypełnienia dla ciebie. Potrzebujesz nowego kontraktu, nowego przymierza i wchodzimy w nie z chwilą, kiedy Chrystus naprawdę zamieszka w naszym życiu. Niektórzy mówią, no, zaprosiłbym Chrystusa do swojego życia, nawróciłbym się, ale nie wiem, czy potrafię odpowiednio żyć. Nie wiem, czy wytrzymam w tym posłuszeństwie wobec Chrystusa. To jest stary sposób myślenia. Nie potrzebujesz nic postanawiać na przyszłość, że wytrzymasz. Oddaj dzisiaj szczerze całe swoje życie Chrystusowi. Zaproś Go dzisiaj na pierwsze miejsce twojego życia, a przyszłość, no właśnie, powiedz, uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Naszą główną ilustracją dzisiaj była historia o przedsiębiorcy, który doświadczył wielu niepowodzeń, nieszczęść, próbując dochować umów, ciągłe wzloty i upadki. Ale teraz znalazł się w zupełnie nowej sytuacji pod nowym kontraktem, jednostronnym podpisem.
gdzie druga strona brała na siebie to, by wszystko zostało spełnione, do przedsiębiorcy powoli docierało to, co się stało, ogarnął go dawno nieodczuwany spokój, radość, wdzięczność. Jakby po raz pierwszy tak naprawdę zobaczył piękno świata. Tego właśnie też wam życzę, byście na co dzień doświadczali tego nowego przymierza z Bogiem, razem ze wszystkimi skutkami, pokój, radość, wdzięczność. Tego wam życzę.